Pierwsze koty za płoty, pierwsze posiedzenie nad obrazem, obrazkiem malowanym akrylem pod tytułem Przystań. Witam Was, to ja Adam Razik, jesteście na moim kanale Malowanie Krok po Kroku. Zaczynamy drugą część, drugie nagranie i jak widzicie pierwszy filmik trwał 20 minut, pierwsze to posiedzenie i już widać co to będzie, jakiego będzie rodzaju obraz, jakiej kolorystyce i co tam na nim widać, tak? Co tu już po prostu po pierwszym. Jeszcze początek spędziłem na tym, żeby opowiadać Wam o pędzlach. Chociaż powinienem jeszcze dodać do tematu pędzli szpachlę, czyli szpachelkę malarską, którą na przykład mam taką. Miałem też wiele innych, ale gdzieś poginęły. Będę musiał sobie to też przy okazji, kiedy będę Wam opowiadał o szpachli. Przygotuję sobie różne kształty i rodzaje szpachli, tak żeby Wam wytłumaczyć. Tak się zastanawiam, czy tutaj nie użyję szpachli malarskiej, żeby tutaj ten obraz szybko, że tak powiem, skończyć, ale powiedzmy, że na razie będę go malował pędzlem, z pędzlami. Jak powiedziałem, maluję szczeciniakami, płaskimi szczeciniakami. Dodatkowo używam pędzelka jakiegoś cienkiego, konturowego. No i to właściwie wszystko. Oczywiście do każdego malowania paleta, ściereczka. Dobrze jest mieć ściereczkę, żeby nadmiar farby, której już nie potrzebujemy, chcemy ją zanurzyć w wodzie, w słoiczku z wodą. Oczywiście mam słoiki, zwykłe słoiczki z wodą, najlepiej ich mieć więcej, żeby po prostu zawsze mieć jeden czystą, a kiedy włożymy 2-3 pędzle już przewrócone innym kolorem, to nam ta woda się zabrudzi i później na przykład malujemy niebo, a wodę mamy zupę granatowo-czarną w słoiku i czy tam jeszcze nie daj Boże jakąś czerwoną, czy inną w kolorze, który nam mógłby nawet samą obecnością po prostu takiej czarnej czy ciemnego czegoś tam brudu w wodzie mógłby nam tę wodę bardzo zmienić jej kolor, tak? Znaczy zmienić kolor farby, tak? Której będziemy używać do tego. Teraz dlatego zacznę sobie tak od góry, będę wypełniał, to już mam pierwsze, że tak powiem, malowania, pierwsze te płaszczyzny pozakrywane. I teraz tak jak powiedziałem, tutaj tego różu będę chciał się pozbyć, dlatego będę tutaj, znaczy pozbyć, zmienić, żeby to nie było tylko jakiś płaski róż, żeby też w tym obszarze tego nieba coś się tam działo. Będę dodawał do niego, będę właśnie próbował różnych walorów odnajdywać i róż się też pojawi, żeby to było ciekawsze, żeby to było malarskie, żeby to po pierwsze teraz zakrywam te wszystkie miejsca, gdzie jeszcze nie ma farby i jest białe płótno, a poza tym staram się też widzicie, nadać tej malarskości temu niebu, tej części obrazu, tak? Żeby to nie było, żeby obraz nie wyglądał płasko. Jak jest płaszczyzna po prostu jednolicie pokryta, no to jest płaskie i to niedobrze robi ten obraz. Wiadomo, że w każdej naturze, rzeczywistości, kiedy spojrzycie na ten, to tam nigdy nie jest. No wiadomo, jest na przykład niebo płaskie przy bezchmurnym niebie, ale żeby tam się coś. Akurat tutaj nie malujemy tego rodzaju nieba, dlatego zawsze to malarsko. Dlatego ja na przykład, widzicie, będzie dobry przykład, żeby o tym powiedzieć. Widziałem takie, niektórzy z Was robią taki błąd i uczą się od tego. Ja nie mówię, że. Nie, powiem tak w ten sposób. Ja nie polecam i gdzieś tam są takie na YouTubie filmiki jakiegoś Anglika, jakiegoś Amerykanina, nie wiem kogo tam, który uczy, żeby na przykład malując obrazy, może amatorzy, może naiwne malarstwo tak, w taki sposób się posługuje. Jeżeli chcecie się nauczyć malować, żeby to było wysmakowane, estetycznie fajne, żeby to było, żeby się bawić kolorem, to nie polecam Wam. Zaklinam Was na wszelkie świętości, nie róbcie tego błędu, nie idźcie tą drogą. Nie maluje się, najpierw maluje tło, najpierw maluje niebo, najpierw maluje morze, a później będę. Najpierw stateczek, który jest z tyłu, później stateczek, który jest z przodu, a później ten, który jest na pierwszym planie. Nie róbcie tak. Tak się nie maluje. Tego się nie robi. Zauważcie te obrazy, które ten sposób facet maluje, pokazuje Wam, że najpierw zamalujcie niebo. Później na to drzewka i listeczki robić pędzelkiem tym. Nie, tak się nie maluje obrazów. To malują prymitywiści, to jest tak zwane malarstwo naiwne. Tam są surowizny, tam nie ma tej zabawy z kolorem. Jak można położyć całą płaszczyznę nieba jednym kolorem, jakimś błękitem wybranym, a później, kiedy nie wiadomo, jaki będzie przy nim kolor leżał, jakie będą liście, jakie będą. Gdzie, w każdym, jak zwrócicie uwagę w naturze, każdy kolor na siebie oddziaływuje. My widzimy ferie barw, nie wiem, liście są żółto, zielono, tam załóżmy jesienią, to jeszcze bardziej kolorowe.
i niebo jest jednolite, ale w każdym fragmencie nieba, gdzie tam jest dużo czerwono, na przykład żółtych liści, to w tych miejscach, gdzie to niebo prześwituje, to ono też ma inny kolor niż tam, gdzie są liście żółte. Zwróćcie na to uwagę. Tak jest we wszystkim. W naturze jest tak po prostu, dlatego nie róbcie tego błędu. Dlatego ja wam pokazuję, uczę, no już nie boję się tego słowa, uczę, że na przykład, jeżeli malujesz tego rodzaju obrazek, zobaczcie, jaki on jest już ciekawy, a tu jest parę pociągów, jakichś niewinnych, jakichś jeszcze w ogóle nie związanych z... popatrzcie, w takim tym, są czarne tutaj, już widzę, że to będą bardzo dobrze się tam, gdzieś tam są przemaźnięcia poprzedniego rysunku, gdzieś tu się zaczyna coś dziać, tu są, po prostu o to chodzi w tym malowaniu, że to ma być w końcu wynikiem waszych poszukiwań barwnych, waszego jakiegoś takiego fajnej zabawy tym kolorem. Zmieniasz półcienie, odcienie, jasności, walory, natężenia tych, po prostu tym się bawić. Nie może być tak, żeby jednym szerokim pędzlem założyć niebo, później jakieś tam drzewka czy coś tam i trawkę i później na tym narysować drzewka i jeszcze ptaszka na koniec, że tak powiem, palnąć jakiegoś tam lecącego. No nie, tak się nie maluje. Teraz właśnie, kurczę, ale od razu się jakoś tak nakręciłem, bo po prostu sobie o tym przypomniałem. Dlatego teraz będę po prostu, widzicie, tutaj, tu się bawił tym, nakładał, popatrzcie, jeden kolor, nakładał na to inny kolor. Już zmieniam jego wartość, ale pod spodem już się są podmalówki takie jakiegoś innego. Już to robi się ciekawsze. Tutaj dołożę teraz, prawie zamazałem, przetarłem tylko palcem. Już to nie jest taka ordynarna linia, ale jest jakiś tylko sugestia. Już to jest ciekawe, później widz to, kiedy będzie oglądał, kurczę, jak on to zrobił, że tu jest... Tak, no to po prostu jest przetarcie tylko taki pędzlem. Tutaj znowu, to samo z tym teraz zrobiłem, I po prostu niedopowiedziane gdzieś w jednym miejscu, w jednym wyrysowane, w innym przetarte. Po prostu na tym to polega, a nie na tym, żeby jednolicie szerokim pędzlem, takim, kurczę, prawie łaszkowcem, namalował niebo, później wziął drugi w innym kolorze, namalował morze, czy tam wodę, i później na koniec wziął cienki pędzelek, namalował te gałązki, pięki i tak dalej, i drobniejszym, albo takim rozciapierzonym jakimś od tego rodzaju, jeszcze takim rozciapatym z farby i tak naciapał takich jak się kiedyś te lamperie robiło tym. Po prostu ohydne, no. Znaczy, nie lubię ludzi krytykować, nie oceniam nigdy, ale po prostu ja będę wam pokazywał, jak nie należy robić, a jak ja uważam, że należy. I wybór należy do was. W ten sposób się umówmy, tak? Czyli ja nie maluję w ten sposób, tylko maluję tak, jak wam powiedziałem. W każdym momencie malowania tego obrazu staram się malować i się nie boję tego, że tu była czarna linia, ale najpierw po to właśnie było tym pędzlem pomalowane czarną farbą, żeby teraz spod tego wychodził rysunek, żeby to się zrobiło ciekawie, żeby teraz się pobawić, czerwoną zrobię. Zrobię ten już mój tu prawie anegdotyczny róż, dodam do tego bieli. I popatrzcie, mieszam, teraz paleta moja się teraz rozcieram te farby. Tu z tych różnych sąsiedztw za chwilę będę musiał zmienić przy następnym tym, dołożę farb i w inne miejsce palety się przeniosę, a jeżeli już je wykorzystam, to wywalę ich wezmę nową, bo na tym to polega. Nie malujcie warstwami. Jeszcze do przyjęcia jest, gdy paleta jest. Dlatego nie chcę was uczyć. Powinienem wam tak profesjonalnie to z tym podkładem, czy tak, i tak dalej. Po prostu jeszcze przy malowaniu akrylem to jest jeszcze o tyle, bo ten akryl szybko wysycha i ten, ale na przykład na granatowym takim, kiedy mieszałem jakiś granat, jakiś tam niebieski, błękit, pewnie tam jakieś odrobina czerni było czy coś. I teraz na tym chciałbyś na przykład zrobić żółtą cytrynową, jakąś o ten kolor, to na tym nigdy takiego koloru nie zrobisz. Znaczy, po pierwsze, to nie będziesz widział, jaki to jest kolor, bo zawsze ci się będzie wydawało, że to jest na odcień zielony, czy tam jakiś taki. Natomiast też ta paleta wtedy lepiej już na czymś takim to zrobić, tak? Jeżeli na tych kolorach, które ten. Ale tego też nie polecam i pamiętajcie o tym, ja tego powinienem też być przykładnym tutaj waszym nauczycielem, czy jakimś drogowskazem, jakimś wujkiem dobra rada, że po prostu te palety powinny być zagruntowane białą emulsyjną, żeby nie wielokrotnie, żeby nie piły, nie wpijały tej farby. I dopiero wtedy na tym wyciskacie farby i malujecie tam, nie wiem, 2-3 posiedzenia zmieniacie, albo odwracacie na drugą stronę, albo zmieniacie tą paletę. Takich palet można sobie przygotować kilka sztuk, czy tam kilkanaście, zależy jak dużo malujecie i tak dalej. Także nie polecam
nie polecam po pierwsze malowania tego, w każdym fragmencie tego obrazu maluję na bieżąco i wypełniam te kolory tym kolorem, no, miejsce koło miejsca, ale poza tym staram się, tak powiem, ten kolor tym kolorem, ten kolor zmieniać, tym kolorem się bawić, ten kolor, tego koloru szukać, tak, w tych obrazach. Natomiast co do palety, to mieszam kolory na palecie, nie używam kolorów prosto z tuby, nawet jeżeli to jest na przykład biel, to też czystej bieli nie używam, to ja mu tam delikatnie, jeżeli mam naprawdę w szczególnych przypadkach, tutaj też będą takie miejsca, że użyję praktycznie czystej bieli, natomiast w większości przypadków to się bieli nie używa, tylko się używa jakiejś takiej rozbielonej, czy to jakimś tam, zależy od tego obrazu, jaki malujecie, czy to tam bliższy, no, dodaje się tam w przypadku na przykład nieba, to błękitu, jakiegoś ultramarynki, tutaj przy tym jakiegoś tam żółtego, cytrynowej żółtej, czy jakiś tam, no zależy do czego tej bieli używacie, ale nigdy nie czystych barw, no. Nieczystych takich prosto z tuby, bo to zauważycie, że to przy okazji, jak będę tutaj wam pokazywał pewne rzeczy, to zauważycie, że ciekawsze jest tego rodzaju malowanie, kiedy używamy kolorów z tego, mieszamy na palecie, niż to, kiedy będziemy mieszać kolory na obrazie. Tego się nie uczcie, na obrazie się kolorów nie miesza, na obrazie się po prostu je nakłada, a miesza się na palecie. To jest takie moja rada, że tak powiem. Tutaj też teraz parę takich uderzeń zrobię. Tutaj ta łódka będzie taką bielą prawie, że, ale to też nie jest biel, tylko to jest, o, przy okazji daje taki fajny, że tak powiem, fajny kształt od tej szpachelki. Oczywiście tam jeszcze będę to poprawiał, bo to nie będzie od razu, nie trafię tak w tym, no ale w ten sposób będę to budował. Tu chciałem taki zrobić, rzeczywiście sobie za małą bieli wydusiłem, jak to zwykle bywa z bielą, dlatego bieli nie żałujcie na paletę. Mówię, można kupować biel w większych opakowaniach. Ja niedawno zużyłem takie 2 kg, tam 2 litry z takiej bieli, takiej chromakrylowej, tej dosyć taniej, nie wiem ile to kosztowało, ale nie wiem, na tym obrazu namalowałem, ale dużo, po prostu bardzo dużo bieli się używa, biel służy do rozjaśniania, biel służy do po prostu wielu kolorach tej bieli się dużo jako do mieszki używa, także do tych wszystkich pastelowych barw i tak dalej. Teraz będę po prostu, sobie pozaznaczam takich parę, może jeszcze nie powinienem, to jeszcze, dobra, jeszcze najpierw wrzucę do tego tej czerwieni, tutaj do tych płaszczyzn, żeby tutaj się, tak powiem, już tam podziało wszystko, co tam miałoby się prawie, żeby te miejsca, chociaż te tutaj, te, których jeszcze jest białe płótno, pozakrywać, trochę tam żółtej, po prostu, żeby to się ciekawie zrobiło, tutaj, o, tu, żeby to, tu będzie taka jakby, zaraz wam pokażę, jak to tam dalej sobie z tym poradzę, jak będę sobie dalej to kontynuował, natomiast tutaj w tle miało być takie drzewa, sugestia takiego jakiegoś tam zadrzewionego miejsca, przy tym gdzieś tam po prostu, które w tle widać, a tutaj chciałem zrobić ciemniejsze, tak się zastanawiam, czy nie, użyję ultramaryny i użyję, znowu pójdę w kierunku fioletów, no ale cóż, to już taka moja przypadłość, ale tu będzie, troszeczkę nie bójcie się, ale tutaj, żeby to brudne, ale może za bardzo brudne. No nie, no taki fiolet miał być. No, muszę. Też dlatego, że mieszam może na tym. Kurczę, no dobra. Trochę przesadziłem z tym. To miał być inny kolor, to od razu zdyrtę to w szmatę i wezmę inny pędzel w innej części, że tak powiem, innej części palety to namieszam, karmin, biel, może bieli za mało dodałem i ten poszło to w jakimś kierunku takim brudu. To też nie zawsze, mówiłem wam o tym, że nie każdej czerwieni, nie każdy, nie zawsze ten fiolet wyjdzie taki, jaki się tam oczekuje. O. Teraz może, teraz będzie za bardzo, może jeszcze za ciemny jest.
Jeszcze czerwieni dodam. Znowu mi się farby tutaj rozrobi za dużo. Będę, nie wiem co tam znowu teraz zrobię, ale... No tak to już jest. Może przyjechałem za ostro, ale mam nadzieję, że nie. Kurczę, no nie wiem. Trochę rozbiję to. Pójdę jeszcze w kierunku... niech to nawet będzie różowe, ale... No coś takiego. Nie wiem, czy to nie zepsuł sobie teraz tego. No troszeczkę, że tak powiem, przesadziłem, a tu miałem... Moi drodzy... No, opakowałem się w ten, ale jakoś sobie może z tym poradzę, wybrnę z tego. Słuchajcie, właśnie na czym to skończyłem, nie wiem o czym teraz mówiłem, bo tutaj się teraz zaangażowałem w to, w produkowanie tego koloru, który mi tutaj nie wyszedł. Wrócę do tego, co tam było wcześniej. Dobra, niech to tam... O, właśnie nawet coś takiego, kiedy tam się będą... O, ten kolor nie będzie taki do końca... O, widzicie? Popatrzcie. To jest właśnie malarstwo, to jest właśnie malowanie, że teraz z tego niby wydawałoby się błędu wybrnę w ten sposób, że tutaj będzie coś tam się ciekawego na tym drugim czy tam trzecim planie działo. O. I niech to nawet ten róż będzie taki różowy, który mi się bardziej podoba niż ten taki fiolet, który był moim zdaniem za ciemny tam w tym miejscu. Tutaj powypełniam te miejsca, gdzie jeszcze płótno jest białe i za chwilę będę tu się mógł bawić tym kolorem i tym walorami, tym jak tam z czasem wyglądam. No jeszcze chwila. Słuchajcie, tu ma być właśnie, o, teraz tutaj chcę jeszcze to takie za bardzo roz... Okej, okay. Położę te kolory tak, żeby to się zrobiło malarskie, bo o to w tym wszystkim chodzi. Tu przyciemnię. O, szpacha daje z takim fajnym narzędziem, że o, zobaczcie, parę maźnięć, a tu się bardzo fajna rzecz zrobiła. Ten fiolet muszę wytrzeć albo coś z nim zrobić, żeby to mi się... O, może coś takiego, żeby to... O, może tak, tak powiem, ta przystań tam. Przez to ten rysunek dostanie rysunku też ten obrazek. Tutaj wiadomo, że nie będę się bawił tam jakieś detale, ale tutaj po prostu tym narzędziem sobie zrobię, że tak powiem, już pan sobie wróciłem, zrobię sobie tutaj fajne tam w tle, jakąś tam zabawę, jakiś fajny rysunek przy tym wyjdzie, tak? I o to właśnie w tym chodzi. Dobra, pomału, moi drodzy. Pokażę wam jeszcze tutaj w tym nagraniu parę takich rzeczy, które tutaj się pojawią, a nie koniecznie. O, wycisnę trochę bieli. One tam się pojawią w następnym, jeszcze będę to akcentował, ale szpacha właśnie jest też do tego fajnym narzędziem, że tego rodzaju rzeczy, które tutaj chciałem w rysunku zrobić, czy na przykład taki biały maszcik, to nie muszę rysować, bo mogę szpachę przyłożyć, tak? I zrobić sobie, o, widzicie? Na tym to będzie polegało później na koniec, czy jakieś tam linki, to wszystko będę mógł w ten sposób zrobić i potem później będzie się ten widz, czy tam ktoś to oglądał i mówił, kurczę, jak on to zrobił, że takie proste linie. No to jest właśnie narzędzie, którym jest szpachla, które takie rzeczy można to spokojnie zrobić. O, widzicie? Ja tu paroma takimi uderzeniami, pociągnięciami, do tego jeszcze tutaj dołożę tam parę jakichś tam, jak to mówię zawsze, jakichś światełek. O, tu będzie aż błyszczeć ta łódeczka gdzieś tutaj na tym, trochę przesadziłem z tym. O, widzicie? W ten sposób. Dobra, wrócę do tego później, bo tutaj coś tu różowego ciągle wyłazi. Ale w ten sposób będę to, o, tak, tu maznę odbicie w wodzie. Tu jakiś szczegół. Proszę. I w ten sposób, o, popatrzcie, co się dzieje. Tutaj gdzieś tam się na maszcie pojawiło. Tutaj też zrobię. To już teraz
tak troszeczkę, że tak powiem, na wyrost, bo jeszcze to może się zmienić, jeszcze to, tylko chcę Wam pokazać, jak to w takim malowaniu może fajnie wyglądać, kiedy o, biała, popatrzcie, jeden ślad na tym, i co się dzieje, tutaj myk jest, tutaj jest. I o to będzie później chodziło jeszcze w tych szczegółach, w tych detalach, które tutaj